Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować Cloudy G3 na LG G2, czyli soft z LG G3. Zapraszam! Cisco TV przedstawia film, jak zainstalować Cloudy G3 na LG G2 z playlisty Modyfikacja Androida. Okej, więc zaczniemy oczywiście standardowo od tego, że należy wejść w recovery. Ja jak zawsze korzystam z TWRP, a w chwili obecnej posiadam AICP. Taki bardzo fajny romik. Myślę, że kiedyś do niego wrócimy na filmiku. Jak widzicie, uruchamia mi się TeamWin Recovery Project, a ROM z G3 mam na pendrive, tak jak zawsze, USB OTG. Pierwsze co to robimy, wipe oczywiście standardowo Delphi Cache System Data oraz zwykły cache bez internal storage. Dlaczego? Może zacznijmy od tego, co to jest internal storage. To jest coś, na co system nie ma wpływu, są nasze zdjęcia, muzyka i tak dalej, więc to nie ma w ogóle sensu formatować. Teraz wchodzimy do instalacji, wybieramy oczywiście urządzenie, z którego chcemy instalować, czy z pamięci wewnętrznej, czy z OTG. I zatwierdzamy instalację Cloudy G3. W zależności od jaką wersję macie, wszystko idzie tak samo, każdy ROM się tak samo instaluje. Odcinek jest stworzony właśnie specjalnie na, że tak powiem, na prośby wielu widzów. Dlatego też postanowiłem się takowy stworzyć. Okej, widzimy, że wszystko jest w Aroma Installer. Kolorystyka tej aromy, no, z G3. Okej, wariant. Nasz wariant to D802, czyli europejski, przynajmniej mój. Jeżeli nie jesteście pewni swojego wariantu, sprawdźcie na pudełku. Oczywiście Custom is up, wybieramy takie, które nas nie interesują. Tu nic nie zrobimy źle, nic nie zrobimy dobrze. Po prostu jeżeli nie wiecie, co oznacza dana pozycja, to sprawdźcie w internecie, wygooglajcie sobie. Task Manager to jest, to są te takie okienka po prawej stronie. W G3 to było dłuższe przetrzymanie środkowego guzika Home i to jest to właśnie, że pokazuje nam, ile mamy wolnego RAMu, co ile zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie tam jeszcze były aplikacje LG, aplikacje Google i Adblock. Co to jest Adblock? To jest taka fajna, może mniej fajna rzecz do blokowania reklam w aplikacjach, jak i w przeglądarce. Jest to ona o tyle fajna, że nie mamy po prostu reklam w grach ani aplikacjach takich, które są za darmo, a tymi reklamami jesteśmy zasypywani w nich. Ale minusem jest to, że na przykład nie możemy uruchomić niektórych aplikacji oraz wchodzić na niektóre strony internetowe. Największym problemem są strony internetowe, które są pierwsze w klasyfikacji Google. To znaczy, że są one tak jakby pierwsze, tak jak sobie wpiszemy na przykład nazwę danego sklepu albo operatora telefonii, to pierwsze będzie taka reklama Google na samej górze, a pod spodem dopiero będą takie normalne wyszukiwania. Klikając tą reklamę, która w linku zawiera Google coś tam, ten link jest bardzo długi, ktoś nam po prostu nie otworzy, a niektórych stron nie da się inaczej otworzyć jak właśnie przez reklamy Google. Chyba znamy odnośnik do strony w postaci linku HTTP, ale no, czasami to po prostu przeszkadza, także to robicie na własną, że tak powiem, odpowiedzialność. Oczywiście można to potem odinstalować, ale no, nie jest to prosto odinstalować bezbłędnie adblocka, bo czasami coś może zostać i tak nie działać, tak? Także jeżeli nie chcecie, to polecam tego nie instalować, albo zainstalować, przetestować, potem jeszcze raz sformatować i zainstalować bez albo z, no nie wiem, jak już uważacie. Okej, widzieliście, jak długo trwała instalacja, bo to bardzo krótko. No i oczywiście reportujemy nasz device, naruszając patent Apple przyciskiem Swipe to Unlock. Widzimy już logo LG i zaraz nam się pokaże bot animacja z LG G3. Już widzimy świecącą diodę, więc wszystko działa jak należy, ponieważ w AOSP czegoś takiego nie było. A tak wygląda animacja, która jest standardowo zimplementowana w LG G3.
Od siebie dam, że ten romik jest całkiem taki fajny, ma bardzo dużo funkcji, jest chyba najstabilniejszym romem, jest tak samo stabilny jak stock od LG dla G2. No i tutaj nie ma takich problemów jak aparat, ponieważ kamerę mamy w 4K HD. Zdjęcie oczywiście 13 megapikseli, bardzo ładna jakość, muzyka, bardzo ładna jakość wydobywająca się z głośnika. Okej, widzimy, oczywiście konfiguracja, wybieramy język polski, chyba że ktoś jest innej narodowości, woli inny język. Dalej łączymy się z siecią Wi-Fi, siecią komórkową, to już jak to woli, to już tak naprawdę są wasze preferencje. Tego myślę, że nie muszę omawiać, bo to jest wszystko dokładnie napisane i tu wszystko zależy od waszych indywidualnych preferencji. Podajecie imię i nazwisko, jeżeli chcecie, aby ten telefon był, że tak powiem, przypisany na was, jeszcze tak on nie będzie w żadnym rejestrze widniał, ale będzie taka satysfakcja, że on jest wasz. Oczywiście zaleca się to robić, ja to robię tak szybko, żeby wam pokazać i żeby już jak najszybciej przejść do interfejsu. Interfejs jest standardowy z LG G3 i myślę, że w najbliższych odcinkach, ponieważ nie w najbliższym, zrobimy sobie recenzję właśnie tego oprogramowania Cloudy G3. Gdyż w najbliższym odcinku planuję recenzję samego telefonu jako hardware. Właśnie, no taką zwykłą recenzję LG G2, w której właśnie będę skupiał tylko i wyłącznie na sprzęcie, gdyż na oprogramowaniu skupiam się w pozostałych odcinkach i robię właśnie te recenzje ROMów. No i ale ta recenzja Cloudy G3 będzie taką porządną, sporą recenzją i tutaj omówimy sobie absolutnie wszystkie funkcje tego ROMu oraz jego wydajność. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnych, jeżeli macie jakieś prośby lub propozycje co do następnych odcinków, śmiało piszcie w komentarzach lub na adres e-mail podany w opisie cishardtv@gmail.com. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, do następnego odcinka, cześć!